podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 3 listopada 2022 roku sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken na swoim oficjalnym profilu na Twitterze zamieścił blisko 8-minutowe nagranie. To ten kanał komunikacji zresztą jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, bardzo jest popularny, jeśli chodzi o oficjalną komunikację urzędników amerykańskich, polityków amerykańskich, więc należy potraktować to wystąpienie jako oficjalne stanowisko sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. A jest to stanowisko, które dotyczy szeroko pojętych odszkodowań i procesów restytucyjnych wobec osób, które przetrwały Holokaust, bądź wobec środowisk żydowskich, które no, domagają się odszkodowań za tak zwane mienie bezspadkowe. Antony Blinken tutaj bardzo mocno naciska na, jak to określił, zadośćuczynienia i odszkodowania w ramach deklaracji terezińskiej. Powołuje się cały czas na ten, na ten akt, na właściwie tak bardzo ogólny akt, tak zwanego miękkiego prawa międzynarodowego. Używa się takiego pojęcia soft law. No ale wiemy doskonale, że deklaracja Terezińska w ogóle nie miała charakteru umowy międzynarodowej. To jest luźna deklaracja. Zresztą to pytanie, czy Polska ją podpisała, czy na deklaracji Terezińskiej jest podpis. Delegacji Polskiej jest bardzo kontrowersyjną kwestią i właściwie trudno doszukać się wiarygodnych informacji na temat tego, że ta deklaracja realnie, fizycznie została podpisana, że podpis został naniesiony na tej deklaracji. No można tutaj uznać, że ta deklaracja. Kończąca konferencję w Terezinie, w Pradze i w Terezinie właściwie, bo konferencja odbywała się w dwóch miejscowościach w 2009 roku, to był od 26 do 30 czerwca 2009 roku, właśnie odbywała się konferencja poświęcona mieniu okresu Holokaustu. Taki był zresztą tytuł tej, tejże konferencji. I na zakończenie, już ostatniego 30 dnia czerwca 2009 roku, została ogłoszona ta deklaracja. Natomiast no, brak wiarygodnych Informacji na temat tego, że przedstawiciele 46 państw, które uczestniczyły, którzy uczestniczyli w tej konferencji, rzeczywiście fizycznie złożyli swoje podpisy na tej deklaracji, więc należy ją uznać po prostu za akt y, pewnej y, takiej luźnej deklaracji, natomiast nie jest to umowa wiążąca, nie jest to umowa międzynarodowa, nie jest to żaden traktat itd. itd. Patrząc na tę blisko ośmiominutową minutową wypowiedź amerykańskiego sekretarza Stanu, no rzeczywiście można być bardzo mocno zaniepokojonym. Jest sporo miejsca w tej wypowiedzi na jest sporo mowy w ogóle o grabieżach na ludności żydowskiej dokonywanych w okresie II wojny światowej, ale co bardzo ciekawe, amerykański sekretarz Stanu w ogóle nie wspomina o zbrodniach niemieckich, w ogóle nie wspomina nic o Niemcach jako, jako narodzie. O narodzie niemieckim. Mówi bardzo ogólnikowo o nazistach, szanowni państwo. Znowu pojawia się ten, to określenie i, i, i stawianie go w miejsce, w miejsce prawdziwego odpowiedzialnego za, za Holokaust, za zbrodnie popełnione właśnie na, na, na ludności żydowskiej, w większości oczywiście. Jest tam sporo mowa w tym, w, tym, w tym przemówieniu o zawłaszczaniu mienia. Żydowskiego, jest spora, sporo mowy o zawłaszczaniu go także przez sąsiadów, jak to określił określił Antony Blinken. No i mówi bardzo dużo o sprawiedliwości, o potrzebie sprawiedliwości. Zaznaczył, że jest jeszcze sporo ocalałych z Holokaustu, którzy są w podeszłym wieku. Nawet wspomniał konkretną liczbę. Mówi o ponad 100 tysiącach ocalałych z Holokaustu, którzy żyją w biedzie. I domaga im, jego zdaniem amerykańskiego sekretarza stanu, Tutaj należy im się rekompensata, czy też skromna emerytura, jak, jak raczył się wyrazić, Antony Blinken. Co bardzo ciekawe, szef amerykańskiej dyplomacji odnosi, odniósł się nie tylko do deklaracji Terezińskiej z 2009 roku, ale także do specjalnego amerykańskiego raportu z 2020 roku, który. No, można powiedzieć skwitować go jednym jednym zdaniem, zdaniem amerykańskiej dyplomacji, zdaniem Stanów Zjednoczonych postęp w realizacji tej tych odszkodowań, także zamienie bezspadkowe, to oczywiście w dużym cudzysłowie, jest nierówny. Jest nierówny, niewystarczający. Padają tam konkretne właśnie takie określenia. I no, i tutaj rzeczywiście ta Polska, Węgry i Czechy są wymieniane przez Antonego Blinkena jako kraje, które mają najwięcej do zrobienia. W, w tym zakresie. Jest to oczywiście zarzut absolutnie absurdalny, przejdę do tego za chwilę. Natomiast tutaj Blinken przywołuje przykłady różnych europejskich rządów, które w ostatnim czasie zawierały takie porozumienie z ocalałymi z Holokaustu. Mówi o Szwajcarii, wspomina także o francuskich kolejach i tak dalej, i tak no, dalej. Generalnie mówi w ogóle, że te państwa mogą być wzorem w ogóle do naśladowania, jeśli chodzi o kwestie reparacji. Jeśli chodzi o kwestię reparacji. No i odniósł się w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi z tych najważniejszych rzeczy, myślę, że jeszcze warto wspomnieć, że wspomniał o negowaniu Holokaustu, wspomniał o narastaniu antysemityzmu, ksenofobii, nacjonalizmu, tam padały takie, takie, takie hasła. Wspomniał o tym, że kiedy w Europie czy też na świecie narasta przemoc, nienawiść wobec, wobec Żydów, no to mamy do czynienia z atakami na to, 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 to tak naprawdę jest, dzieje się bardzo źle i właściwie zagrożona jest także demokracja, czy też fundamenty tej de demokracji no, padają takie właśnie konkretne, konkretne zwroty. Ja link do tego materiału filmowego, tego materiału na Twitterze Państwu prześlę. ten wątek dotyczący dotyczący Polski jest mniej tam o, od czwartej minuty dokładnie Państwu tam zaznaczę, można sobie to można sobie to przesłuchać. Natomiast ten, ten raport z marca 2020 roku jest bardzo ciekawy. To znaczy, warto też zauważyć, że polskie tłumaczenie tej części, przynajmniej tego raportu, zostało zamieszczone na. Oficjalnej stronie amerykańskiej ambasady w Polsce, i tam rzeczywiście są takie bardzo niepokojące, bardzo niebezpieczne zapisy, mówiące o tym, że Polska nie ma żadnej przyjętej ustawy, która, która no dotyczyłaby mienia prywatnego pozostawionego bez spadkobierców. Tam pada takie, takie określenie, czyli mowa, mowa o tym mieniu bezspadkowym, i jest też mowa o tym, że Polska ma być rzekomo jedynym krajem członkowskim w Unii Europejskiej. Który, w, w, w którym te kwestie dotyczące własności z, z ery Holokaustu, bo używa się takiego w ogóle określenia, era Holokaustu, nie zostały uregulowane. No dobrze, wiemy, że zostały oczywiście uregulowane i że kwestia. Tych roszczeń była, była wielokrotnie, że tak powiem, przedstawiana przez władze polskie. No ja przypomnę tylko, że, że już w 1960 roku zostały, zostały te, sprawy, te, te sprawy uregulowane i właściwie no, dzisiaj powracanie do tego jest absolutnie nieuprawnione z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ja przypomnę tutaj, no mówimy o 16 lipca 1960 roku. Wtedy Stany Zjednoczone w zamian za Odszkodowanie w wysokości 40 milionów ówczesnych dolarów. Przejęły na siebie te wszystkie zobowiązania, które wynikają z roszczeń odszkodowawczych. To wtedy Stany Zjednoczone w 1960 roku zobowiązały się, że nie będą wysłały, wysuwały ani nie będą popierały żadnych dalszych roszczeń wobec państwa polskiego. Więc to absolutnie dzisiaj mówienie o tym jest, jest kompletnie absurdalne. Widać, że mamy do czynienia z próbą skoku na duże pieniądze, że mamy. Z próbą z ogromną, no można powiedzieć, wspieraną przez Stany Zjednoczone, próbą zawłaszczania jakiegoś majątku, czy też wyłudzenia jakichś ogromnych, ogromnych kwot. Nie będę teraz tutaj starał się nawet ocenić, jaki, szacować, jakie są to pieniądze, ale mówimy tutaj naprawdę o bardzo dużych pieniądzach, a biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku, na 16 września, jeśli dobrze pamiętam, 2021 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Polsce, która uniemożliwia odzyskanie gruntów, czy też Odszkodowań za grunty wywłaszczone w okresie, w okresie PRL-u. Też, też warto o tym wspomnieć, że kwestie jakiejkolwiek reprywatyzacji, że zostały poddane limitowi czasowemu, tak, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie można wszcząć postępowania tutaj w celu jej zakwestionowania. Jeśli chodzi o kwestie samych odszkodowań, za pozostawione mienie, tak zwane bezspadkowe, no to absolutnie to Polski nie dotyczy. Te sprawy w 1960 roku zostały definitywne, definitywnie uregulowane. Stany Zjednoczone to zatwierdziły, otrzymały za to konkretne pieniądze i dzisiaj mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, ponieważ od czasu roku 2017, czyli, podpisa, czyli powstania projektu ustawy Just Just Act, tak, która została 12 grudnia 2017 roku jednogłośnie przyjęta przez Senat. W Senacie otrzymała numer druku 447, stąd w Polsce najczęściej znana jest jako właśnie ustawa 447. Następnie skierowana została do Izby Reprezentantów. Tam ten druk nosi na numer już 1227. 6226. no i tutaj od, od tego czasu rozpoczął się cały, cały proces medialny, cały pro, proces także oddziaływania na, na państwo polskie, aby, aby domagać się tych pieniędzy. No tutaj chodzi o w tej ustawie Just Just. Chodziło o kontrolowanie po prostu realizacji tych zobowiązań, które zostały powzięte w tej deklaracji Terezińskiej. Chodzi o przełożenie na konkretne systemy prawne państw, które uczestniczyły w tamtej konferencji, no i tym monitorowaniem tej, tej realizacji. Ma się zajmować Departament stanu Stanów Zjednoczonych. To oczywiście nie jest w ogóle wiążące na arenie międzynarodowej i w ogóle mówienie jakimkolwiek mieniu bezspadkowym jest, jest absolutnie niezgodne z prawem międzynarodowym. Dzisiaj, natomiast wiele, przypominam tylko, że wielu polityków, wielu ekspertów w tych w głównych nurtach, w tym głównym nurcie, w, w mediach głównego nurtu występujących, mówiło, że tak naprawdę nie ma o czym mówić, że ta sprawa Polski nie dotyczy, że to kwestie rozdmuchane w Polsce i tak dalej. No wielu osób się zdziwiło jak w lutym 2019 roku podczas trwania konferencji antyirańskiej w Warszawie no, urzędnicy amerykańscy zaczęli mówić i dopominać się realizacji właśnie tej deklaracji terezińskiej i uregulowania kwestii mienia bezspadkowego. Wiele osób również wtedy uważało, że właściwie nie ma co do tego powrotu. Kiedy w marcu 2020 roku pojawił się kolejny dokument, on właściwie przeszedł bez większego, bez jakiegoś wielkiego echa w, w, w ogóle na świecie, dlatego że oczywiście opinia publiczna była zajęta kwestią lockdownów wprowadzanych w związku z COVID-19. Natomiast dzisiaj widać, że absolutnie ta sprawa jest obowiązująca, że ta sprawa problemu, jakim jest Dyplomacja amerykańska i stosunek, właściwie stosunek dyplomacji amerykańskiej do Polski, stosunek państwa amerykańskiego do Polski jest naprawdę zastanawiający. Widać jak mocno dzisiaj polska polityka zagraniczna i polska polityka bezpieczeństwa, także polityka obronna jest podporządkowana Stanom Zjednoczonym. Doskonale widać to po tej umowie polsko-amerykańskiej z 15 sierpnia 2020 roku, ale widzimy, że ten wasalny stosunek polski wobec Stanów Zjednoczonych jest wykorzystywany dzisiaj przez administrację Amerykańską do kolejnych nacisków na państwo polskie o roszczenia, dotyczące roszczeń środowisk żydowskich. I moim zdaniem, dopóty, dopóki Polska nie zacznie prowadzić polityki wielowektorowej, dopóki nie przestanie być wasalem Stanów Zjednoczonych, ta groźba skoku na wielką kasę, bo tak to trzeba, trzeba nazwać. O, po prostu bezpośrednio jest, bar, jest bardzo groźna. No ta, ta groźba istnieje, ta groźba rzeczywiście jest, jest realna i jest fundamentalne pytanie: czy, czy władze państwa polskiego będą miały na tyle. Na tyle, no, można powiedzieć, asertywności, na tyle odwagi, aby się przeciwstawić po prostu naciskom amerykańskim. No, ja jestem co do tego sceptyczny. Widać dzisiaj, jak wiele, wiele interesów państwa polskiego jest podporządkowanych hegemonowi zza za oceanu. Niestety uważam, że w tej sprawie ta groźba za płacenia wielomiliardowych. Cudzysłowie odszkodowań niestety jest bardzo, bardzo realna. No myślę, że tutaj czas wreszcie na stanowcze reakcje ze strony państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.